kraj Chingis Hana jest 5 razy większy od Polski, a mieszka tu 112 milionów owiec, 50 milionów sztuk bydła, a ludzi jest jak na lekarstwo, bo zaledwie 3 miliony 200 tysięcy, z czego aż 10 Polaków, a milion Mongołów wciąż prowadzi koczowniczy tryb życia. Gdyby u nas tyle było dni słonecznych, co u nich, to może również byśmy taki tryb życia sobie obrali. Kto wie, szczególnie, że w ciągu roku tych słonecznych dni mają jakieś 260. Stąd kraj nazywany jest często krainą błękitnego nieba. Najwyższy szczyt tego kraju, mieszczący się między Rosją a Chinami, ma 4374 metry nad poziomem morza, a nosi wdzięczną nazwę Huiten. Mało tego, jakiś czas temu z powodu błędnego pomiaru Huiten uważano za 300 metrów wyższy szczyt, aniżeli był faktycznie. Biedny Huiten. Zresztą średnia wysokość nad poziomem morza to niemal 1600 metrów. Skamieniałości dinozaurów wciąż leżą niezabezpieczone w żaden sposób i można sobie jakąś kość zabrać ze sobą do domu na pamiątkę. Mongolskie śmieciarki grają melodie jak u nas furgonetki z lodami. Nawadorin Yambada w 1924 przyjął jako pierwszy zaszczytne stanowisko prezydenta kraju, a jego prezydentura trwała całą dobę. Po prostu go nie chcieli. Ostatni dziki koń na świecie to mongolski koń Taki. Lotnisko w stolicy jest ciekawe, bo pas startowy kończy się u podnóża góry. Zatem samoloty lądują i startują zawsze w tę samą stronę. Jeśli myślisz, że można po Mongolii podróżować dowoli, wykorzystując GPS, to powodzenia. Jako że ten kraj cierpi na chroniczny brak punktów orientacyjnych, GPS się tak przyda, jak Supermanowi trzecia noga. Witam w kraju, gdzie płaca minimalna wynosi jakieś 375 zł miesięcznie. Prosto z mostu zapraszam na podróż po Mongolii. Niemal połowa mieszkańców mieszka w stolicy. Ulaanbaatar to najzimniejsza stolica świata. Nazwa oznacza czerwony bohater. Co ciekawe, jest tam tak suche powietrze, że przy minus 20 stopniach ręce nadal są ciepłe. 54 km za przedmieściami znajduje się największy na świecie posąg Jeźdźca na koniu. Mieści się tutaj największa pustynia w Azji, czyli pustynia Gobi, która co ciekawe kiedyś była morzem. Stworzyli pierwszy na świecie park narodowy w 1778 roku. W republice, która odzyskała niepodległość w 1911 roku 29 grudnia od mandżurskiej dynastii, główną religią jest buddyzm tybetański. Jednym z głównych świąt narodowych jest Nadam, coroczny festiwal sportowy wyłącznie dla facetów, gdzie są trzy konkurencje: zapasy, łucznictwo i wyścig konny. W naszym kraju zaludnienie wynosi 124 osoby na metr kwadratowy, natomiast Mongolia to szósty, najmniej zaludniony kraj świata, zaludnienie tego kraju wynosi 1,75 człowieka. Wszędzie na świecie na piwo mówi się piwo, albo jakoś podobnie, natomiast na piwo w Mongolii wołają Shar Airag, czyli żółty kumys. A kumys to napój sfermentowane mleko klaczy, które posiada nawet do kilku procent alkoholu. Tak więc dumni ze swojego narodowego trunku, Mongołowie z jednej strony nie chcąc wyrzekać się swojej tradycji, z drugiej pożądający piwa postanowili i u siebie sprzedawać ten złocisty trunek, jednak pod zmienioną nazwą. A ciekawostką jest, że 90% deszczu w tym kraju przypada na przełom tylko i wyłącznie lipca i sierpnia. Wtedy to masy powietrza kontynentalnego stykają się z powietrzem polarnym i Mongolię zalewają wielkie ulewy. Dzięki tym opadom okres wegetacji w Mongolii przesuwa się z wiosny na lato. I ciekawostka, Wielki Mur Chiński rozpoczęto budować właśnie na terenach obecnej Mongolii. Z Mongolii, jak się okazuje, przed laty skradziono wiosnę oraz jesień. Z tej racji pół roku jest lato oraz drugie pół zima. Jest krajem bez dostępu do morza, ma jednak swoją marynarkę. Flota mongolska składa się z jednego kutra, który pływa po jeziorze Chubusugul. Kuter radzieckiej produkcji wyposażony jest w jeden karabin maszynowy, obsługiwany zaś przez 7 marynarzy, z których podobno tylko jeden umie pływać. Ciekawostką jest też to, że w czasach Wielkiego Imperium to Mongolia miała największą flotę na świecie, liczącą 4000 okrętów. Wróćmy jednak na moment do religii. Choć dominuje tutaj buddyzm, to blisko 40% określa się jako ateiści. Spora część tych ludzi praktykuje jednakowoż różnego rodzaju obrządki, na przykład przywoływanie zmarłych, kult drzew, ognia itd., które faktycznie świadczyć mogłyby o tym, że kultywują szamanizm. Co ciekawe, także sporo ludzi, którzy określają siebie buddystami, wprowadza w swoje religijne życie
wiele elementów szamańskich. Nie widzą niczego złego w stawianiu posążków Buddy czy obrazu Dalaj Lamy obok szamańskiego bębna lub innych atrybutów. Chętnie też oddają cześć wspomnianym drzewom i owo położonym w charakterystycznych punktach przełęcze albo szczyty górskie kopcom kamieni, typowymi właśnie dla szamanizmu. W ogóle to nazwa kraju wywodzi się ze słowa Mong, a Mong oznacza kogoś wyjątkowo odważnego. Imperium Mongołów zostało założone przez niejakiego Chingis Hana w 1206 roku, kiedy to stało się największym na świecie lądowym imperium wszechczasów. Stąd zapewne jazda konna jest fundamentalną częścią mongolskiej kultury nomadycznej, a nawet mówi się, że Mongoł bez konia jest jak ptak bez skrzydeł. A ten skrzydlaty ptak lecący po błękitnym niebie ma mnóstwo zasobów naturalnych. Ropę naftową, miedź, złoto, srebro czy żelazo, a mimo to poza miastami nie ma co liczyć na prąd z sieci. Dlatego w kraju tym upowszechniły się panele solarne. Szacuje się, że jakieś 3/4 mongolskich nomadów korzysta z energii słonecznej. No cóż, tyle słonecznych dni, to co się dziwić? Osoby udające się w świat, by poznawać zróżnicowane kuchnie różnych regionów, mogą z czystym sumieniem ominąć Mongolię. Pod względem kuchni różnorodności praktycznie nie ma, a wszystkie tradycyjne posiłki sprowadzają się do podawania baraniny. Na śniadanie – baranina. Obiad – baranina. Kolacja – baranina. Z kawałkami – baraniny podsmażanej na baraninie. Jeśli chodzi o auta, to większość z nich jest używanych. Takie używane sprowadzane z zagranicy, ale co ciekawe, sprowadzają auta niezależnie od tego, po której stronie kierownica się mieści. Mimo że w Mongolii obowiązuje ruch prawostronny, samochodów z kierownicą po prawej stronie jest tu tyle samo, co tych z kierownicą po słusznej lewej. Europejczyk poczęstowany w Mongolii herbatą może, ale nie musi mieć problem. Mongolski sposób parzenia herbaty jest dość egzotyczny dla naszych żołądków. Liście herbaty gotują w mleku. Dodają sól, słoninę albo łój. A w tym kraju podawanie herbaty to oddawanie drugiej osobie szacunku. I weź tu spójrz Mongołowi w jego skośne oczy z filiżaneczką w ręku, jak ci mówi: co, ze mną się nie napijesz? No i jeszcze sobie trzeba powiedzieć, że Mongolia to kraj jurty, czyli okrągłych namiotów, które co ciekawe tak łatwo spotkać na rozległych pustkowiach, jak i w centrum niejednego miasta. Normalka! Mówią, że gdyby świat wskutek wojny nuklearnej cofnął się o 1000 lat, Mongołowie byliby jednym z nielicznych narodów, który nie musiałby wiele zmieniać, aby przetrwać. Ogromne, puste przestrzenie. Połowa Mongołów to nomadzi, pasterze. Nie budują domów, bo wędrują. A wędrują, bo mają niezmierzoną wspólną przestrzeń. Ziemia, jak i powietrze, jest dla wszystkich. Żadnych ogrodzeń nikt nie stawia. I muszą wypasać 50 milionów sztuk bydła, więc trzeba się przenosić, by trawa mogła odrosnąć. A ile razy w ciągu roku rodzina pasterska się przeprowadza? No przynajmniej 8. A co decyduje o przenosinach? Dobór odpowiednich pastwisk na wiosnę i jesień, kiedy zwierzęta trzeba maksymalnie utuczyć. Dodatkowo latem ucieczka od much i komarów, zresztą miło rozłożyć jurtę na niewydeptanym miejscu, żeby mieć świeży dywan z trawy. W tym, że mogliby cofnąć się 1000 lat od dzisiejszej cywilizacji technicznej, nie ma wielkiej przesady. Pasterz mógłby sam sobie zrobić dom, czyli jurtę, która jest pierwowzorem namiotu. Drewniany, składany stelaż, dziś kupowany w elementach, wielu nadal umie samemu wystrugać. Łączenia robi ze ścięgien lub skóry wielbłądziej. Wyrabia także owczy wojłok do pokrycia i opatulenia całości. Jurtę składa się w godzinę, a transport, czyli konie, wielbłądy i jaki, przybiega na skinienie ręki. Pasterz nie mógłby pewnie wyprodukować żeliwnego piecyka ani anteny satelitarnej, ale jakoś dawniej żył i bez tego. Mógłby natomiast nadal robić sobie ubrania ze skór i wełny, a surowiec biega za jurtą. Biega za nią także żywność. Mięso i tłuszcze idą do wszystkiego. Do herbaty, nawet 5 łyżeczek masła. Tylko herbata, sól i mąka są kupowane od jedynych dziś sąsiadów Chin i Rosji. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli się podobał, dajcie kciuki do góry. Jak nie, to w dół, a jak średnio, to w bok. I rzućcie tematem na kolejny film. Ja bardzo dziękuję za wsparcie. Oglądanie
oglądanie dłuższych reklam bardzo pomaga, no i ich klikanie również. Tak samo chciałbym gorąco podziękować i serdecznie tym, którzy są patronami na Patronite. Wielkie dziękuję. A my się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z Was sam sobie wybuduje własną jurtę we własnym ogródku lub na osiedlu. Tak, żeby inni też, żeby ściągnąć jakichś Mongołów do siebie. O, to tyle na ten temat, prosto z mostu. Pozdrawiam. I jeszcze ogłoszenie, moi drodzy, tak się składa, że otwieram nowy, kolejny kanał. Fakty na wynos. Dla tych, co uważają, że jeden kanał to za mało, że przydałoby się obejrzeć krótszy film na jakiś ciekawy temat, że pora zabrać się za inne, nietypowe tematy. Takie jak choćby bitwa o krowę, drewno księżycowe, albo o tym, skąd Mendelejew wziął pomysł na swoją tablicę pierwiastków. Zachęcam do zasubskrybowania. Link jest pod filmem. Do zobaczenia!